Święty Walenty obecnie funkcjonuje głównie jako patron zakochanych, a dzień mu poświęcony nosi miano Walentynek lub Dnia Zakochanych. Najpopularniejszym zwyczajem związanym z dniem 14 lutego jest wysyłanie najbliższym kartek, tak zwanych walentynek, lub też obdarowywanie upominkami nie tylko partnera, ale także miłych sercu bliskich czy darzonych sympatią znajomych. Tylko przynosi jakiś laurek walentynkowy, jak jakiś chłopak się podoba dziewczynie, to przynosi, podrzuca do skrzynki pocztowej nawet zabawy walentynkowe. No to wtedy są wszystkie możliwe wróżby. To była gra w karty, chociaż walentynki mało była rozpowszechniana, że tak powiem, w flirta się grało. Jeszcze do niedawna tego dnia modliły się przede wszystkim osoby chore, zwłaszcza na epilepsję, albowiem to patronat nad schorzeniami neurologicznymi i psychicznymi był powszechnie znany. Pamiętano też, aby tego dnia nie szyć, bo gdyby atak choroby złapał w ubraniu, które było wówczas szyte lub reperowane, nie dałoby się go ukoić.